Zaraz wam zwymiotuję. Ale zanim to zrobię, to się przedstawię. Albert Paff. Miło mi nad wyraz i chuj. Wasze żony pozdrawiam też. Więc nie zaczyna się zdania od więc. Nie wiem, co dalej mam począć ze sobą i swoim jestestwem. Ogólnie tak, nie wiem, co dalej. Miałem marzenia różne i Renatę, kolegów, co się umieli zachować w miarę jak się coś rozkręcało. I jakoś by było, gdyby nie Bóg. Rozwiesił mi moją niewiarę jak gacie na sznurku w poprzek pola i rzekł: siadaj tu z flachą i pij, i patrz. I siadłem i patrzyłem i piłem. A on kwiatki mi pokazywał pod lasem. I jeża zwiniętego w kulkę i pesz. I koniczynę czterolistną i płot, co zapuszcza korzenie. I mówił: wiesz. A ja, Albert Paff, miałem to gdzieś. Nurkowałem w błocie dla zdrowia. I dzieci mnie patykami szturchały, mówiąc: ten już nie żyje. Amen. Aż jednej nocy na ścieżce rowerowej spotkałem białego konia i stanąłem. Wokół jesień szeptała mi: Albert, ty musisz dla mnie pisać wiersze. Bóg z Boga, a światłość z jesieni. Tak się to wszystko zaczęło. A jak skończy się, to ja nie wiem. Na razie wybieram się chyżo do klubu kawiarni.